Witajcie widzowie, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszej przygody z grą Ghost of Tsushima na konsolę PlayStation 4, która jest ostatnim ekskluzywem wydanym przed PlayStation 5, czyli w sumie nie zostanie pewnie zbyt dobrze zapamiętana, aczkolwiek recenzje są bardzo entuzjastyczne, początek też całkiem udany, więc ja jestem zaciekawiony, tak prywatnie, od siebie mówiąc. Dobra, mamy podążać za wiatrem. To jest nasz cel. Jeszcze nie ukończyliśmy prologu. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku Han nas zrzucił z mostu do rzeki i wylądowaliśmy na plaży nad morzem. Taki dosyć standardowy początek każdej dobrej historii. Budzimy się jako rozbitkowie. No tutaj nie do końca jako rozbitkowie, ale zasada jest dosyć podobna. Mam nadzieję, że po tym jak skończymy ten prolog, a mam nadzieję, że skończymy go już teraz, wyspa Tsushima otworzy się przed nami i będziemy mogli ją eksplorować całą, a przynajmniej jakiś jej znaczny obszar. Na razie musimy w bardzo klimatycznym otoczeniu podążać w kierunku, w który wieje wiatr. Przy okazji możemy zaobserwować już troszeczkę wyspy, jak to będzie wyglądać wszystko. Jakie widoki nam tutaj będą towarzyszyć. Wygląda to dosyć ładnie, ale niepowalająco. Może tak to ujmę. Jest nieźle, ale mogłoby być oczywiście lepiej. Tam jest koń. O. O, proszę bardzo. Pamiętacie naszą towarzyszkę z poprzedniego odcinka? Rozdzieliliśmy się z nią i poszliśmy walczyć z Hanem. Pewnie myślała, że umarliśmy. どうだった?志村殿を見つけ、お助けしようとしたが、会えなく母に。お重は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。命を捨ててもツシマを救うつもりが、今やもうこに故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。 自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも、死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び母に挑んだとしても、返り討ちに遭うのは必定。他の手立てを考えねばなるまい。 そして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。母の番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。 Okej, będziemy musieli się schować. Kurde, zapomniałem już jak się tu kłóca. To jest nieintuicyjne, że to wszystko przy użyciu R3. Ożeż ty! No nie poszło nam to najlepiej, ale to... Zauważono cię. Okej, czyli mamy naszą pierwszą porażkę. Nie poszło nam to najlepiej tylko dlatego, że pomyliłem klawiszologię na samym początku. Boże, ale kompromitacja. Okej, szybko. Okej, udało się. Nie zauważyli nas. Tym razem. Oni chyba serio mówią po mongolsku. A nie po japońsku, jak tutaj nasi bohaterowie. No i Han. Han mówi po japońsku, ale to było wytłumaczone. Porozmawiaj z Yuno. 10 metrów. O, proszę bardzo. I kolejna tutaj zwała z Asasyna i z Wiedźmina. Gwiżdżemy, chodź płotka. No, pięknie. Który je mój? No ba. Nauczył tego mnie Geralt z Rivii. Udęga tatsu to jeba, Ishikawa-sensei ya Adachi Masako domo,
このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら朝飯前さ。捕まった場所は。ケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。Czyli jednak w pierwszej kolejności ratujemy Takę. Yuna. Kanarazu ototo wa tasukeru. Shimura-sama. O właśnie. Czyżby to był w końcu ten wyczekiwany przeze mnie koniec prologu? Chyba tak. Kamera się oddala, zaraz pojawi się tytuł. A jednak nie. Wygląda właśnie. Przejmujemy kontrolę teraz nad graczem i mamy napisy początkowe. No, bardzo to fajnie wygląda. Akt pierwszy, uratuj pana Shimurę. Okej. Jesteśmy przy jeziorze Izuhara. Przemierzanie Tsushimy. Mapa i dziennik są dostępne. Wciśnij Options, aby zobaczyć. Wyspa Tsushima. No, pokażcie mi mapkę. Oczywiście, znaki zapytania. No, of course. To jest opowieść. Kodeks Wojownika. Kończę opowieści, aby zbudować swą legendę i zdobywać kolejne zasoby oraz umiejętności. Okej. Okay. Wraz z twą sławą będzie rósł też zasób nowych potężnych technik. Okej. Okay. Tutaj mamy opowieść Podróż Jina, a tutaj mamy opowieść Senseja Ishikawy. Opowieść Ishikawy 1 z 9. A tutaj mamy... Okej, okay, misję główną. Wybierz swój następny cel, poprowadzicie wiatr. No właśnie, bo tutaj jest... Jeśli chodzi o nawigację, no to tutaj będziemy mieli nie będziemy mieli znacznika typowego, będzie nas prowadził właśnie wiatr, będziemy musieli podążać za nim w kierunku naszego celu. Kodeks Wojownika. Yuna szuka swojego brata kowala Taki, którego pojmali Mongołowie. Sprawdza trop w wiosce rybackiej Kechi. Powinienem do niej dołączyć. Pokaż w dzienniku. Dobra, na razie musimy wybrać swój cel, więc wybierzmy. Na razie chodźmy z misją główną. Znajdź Yunę na południe od wioski rybackiej Kechi. Kodeks Wojownika. Podążaj za przewodnim wiatrem, aby dotrzeć do śledzonego celu. Przesuń w górę po... Aha, po tym, żeby nagły podmuch wiatru wskazał mi drogę. Okej. Okay. Czyli musimy przejść tędy przez jezioro. Okej. Jeszcze jedno. Będzie nam tutaj... malał ten znaczek. Chodzi mi oczywiście o dystans. Mamy pokazany dystans 430 metrów, 420 metrów, więc to nam daje pewne pojęcie na temat tego, co aktualnie tutaj mamy do roboty. Ale patrzcie, tutaj mamy nieodkrytą lokację blisko nas, więc czemu nie? Jesteśmy aktualnie przy jeziorze Izuhara, tu jest Złoty Las i tutaj jest Złota Świątynia, więc w sumie moglibyśmy na przykład coś tutaj odkryć. Czyli tak, postępy. Zwerbuj Senseja Ishikawę, zwerbuj panią Masako, uratuj kowala brata Yuny. I to jest nasz tutaj cel. Mam jeszcze to. Aha, zamek Kaneda, okej. Okay. Czyli do tego zamku będziemy musieli dotrzeć po prostu. I są jeszcze... Są jeszcze dwa następne regiony, do których na razie nie mamy dostępu, okej. No ale to myślę, że spokojnie w pewnym momencie nam się wszystko wyklaruje. Dobra, idziemy na misję główną, bo to nie ma co.
No i biegnijmy. Tutaj przesuwam po panelu dotykowym, żeby mi wiatr wskazał drogę. Widzę go gdzieś tam między drzewami. O właśnie. I tam w tym kierunku musimy iść. Bardzo fajne. Gospoda wytchnienie wędrowca, terytorium Mongołów. Pokażcie mi to, gdzie my jesteśmy w tym momencie. Gospoda wytchnienie wędrowca, plus 8 żelazo, postępy postawy, zwiększenie legendy, mniejsza premia. Myślę, że na razie nie ma co. Myślę, że na razie chodźmy do na misję. A później będziemy się zastanawiać, co dalej. O! Yuna. Słychać ją. Jeszcze 80 metrów. Okej. O, chyba sobie poradziła jednak. No witam. Okej, to jest blisko tej fortecy. Kodeks wojownika, czyli nasza chyba kolejna misja po prostu. Okej, to lećmy za wiatrem znowu. Dotrzyj do tarasu przy mongolskim obozie więziennym. Okej, mamy tu osadę rybacką, ale wioska rybacka Ketchi. Nie można korzystać z szybkiej podróży. Dobra, ale to nie ma dla mnie znaczenia większego, czy można, czy nie można. Mogę zebrać kwiaty? Tak troszeczkę daję im sobie pogadać, bo wiecie, dialogi w grze są zawsze ważniejsze od tego, co ja mówię. Wyznaję taką zasadę, więc nie odzywałem się do tej pory. Dosyć mi to wszystko bardzo trąci Wiedźminem, ten sposób poruszania się tutaj. Poza tym, że właśnie wiatr nas prowadzi, a w Wiedźminie mieliśmy po prostu minimapkę, która nas doprowadzała do celu. Ale wiecie, no to jest zmiana czysto kosmetyczna tak naprawdę. To jest też trochę podobne do tego, co mieliśmy w Assassin's Creed Odyssey. W tym trybie eksploracji, że nie doprowadzało nas do celu nic. Tylko musieliśmy coś znaleźć na konkretnym obszarze i to wszystko jest taką wypadkową tych rozwiązań. Przyjrzyj się mongolskiemu obozowi więziennemu. Aha, tu mam wejść, okej. No i dobra. Gdzie jest ten obóz, bo niespecjalnie widzę. Okej. Tutaj, dobra. Boże, jak ja jestem niekumaty dzisiaj. Nanika tega aru hazda.
Okej, okay, to jaka jest bezpieczniejsza droga według ciebie? Aha, patrzymy na ten, na obserwujemy obóz. Okay. I jeszcze tutaj. I jeszcze gdzieś. Tutaj. Na pewno da się wejść. No dobra, to lecimy przez przedni mur. そして猛虎を全て切り伏せる。もし手違いがあれば、捕虜が殺されるよ。何度も見てきたんだ。忍び込むしか手はないからね。まるで野党だ。 この島はかつて賊がのさばっていた。しかし武士が乱を鎮め、正義をもたらしたのだ。我らは誉れとともに生き、誉れのために身を捨てる。かつて我が父も平和のために命を捨てた。私だって同じだよ。だけど今はやらなくっちゃ。 おじ上の教えに背くわけにはいかん。今は目をつぶって家族を助けたいんだ。あんただってそうじゃないの。近くに寄ってみよう。様子を探りたい。それじゃ暗くなるまで待とう。行くぞ。 No tutaj nam się zarysowuje powoli dylemat. Czy wyspę w ogóle da się obronić metodami samurajów, czy tutaj jednak trzeba być lisem i lwem? No zobaczymy. タカは苦労してるんだ。猛虎が来る前から守ってやったのだな。兄弟だからね。タカは盗みを嫌ったけど、飢えて死ぬよりはマシだろ。やるしかなかった。俺も武士になるほかなかった。だが教えに背くのはやはり。猛虎に殺されてた方が幸せだった。恨みを晴らしたいんだろ。何だってやらなきゃ。 Jesteśmy na obszarze prefektury Hiyoshi i dobra, musimy przejść przez tamten mur. Myślę, że to na razie jest dosyć proste, ale pewnie będzie problem później z wyzwalaniem więźniów. No i dzień dobry. Będziemy mieli teraz lekcję skrytobójstwa. No, ma z tym problem. Jin. Całkiem zresztą słusznie, biorąc pod uwagę jego dotychczasowe zasady. Kradłem jeszcze zasoby. Podejdźmy do Mongoła i możemy jednym ruchem dokonać skrytobójstwa. Tutaj też mamy taką bardzo naturalistyczną tę przemoc. I kolejna retrospekcja, panie i panowie. Oczywiście. お前はどう見る？足を怪我しています。矢が当たりましたね。手負いの熊は死に物狂いだ。抜かるでないぞ。わかりました。後を追うぞ。Podążaj śladami niedźwiedzia. Okej, okay. No tutaj lubka też po prostu. Wiedźmin 3 w Japonii. そうだな。戦火の槍川から逃げてきたのだろう。 Ciekawe, w którym miejscu wyspy aktualnie się znajdujemy i czy możemy je odwiedzić na mapie. Te ślady się ciągną i ciągną i końca nie widać w sumie. Też to słońce mnie strasznie ślepia i chwila. No średnio cokolwiek widać. Dobra, kolejne ślady tutaj biegną.
lecimy do przodu. A, to idziemy tędy. Kurczę, powiem wam szczerze, że te retrospekcje na razie... No mam nadzieję, że w przyszłości zostaną one dosyć ograniczone. Na razie dosyć wybijają mnie z całego rytmu historii. Okay. Ja go nie widzę. Dobra. Pomóż wujowi obejrzeć truchło. O, proszę. Sakai! Ikari go osaero. Hito goroshi ni naritai ka? Koyatsu no you ni. Ware ra wa bushi da. Desu ga ojiu yo. Zainin wa sono inochi o motte tsugunawase neba. Me o sorasu na. Ikari ga osore de hito o ayamete wa naran. Homare wo mune ni. Kire. Ta odcięta ręka w prawie. No cóż, jak widzicie, honor jest nie do podważenia dla samuraja. それが侍の姿だ。 No i tak. Zostaliśmy tchórzami, bo atakujemy z ukrycia. Trochę nasz Jin to przypłaca wyrzutami sumienia. Aczkolwiek nie ma wyboru, z nimi nie da się inaczej walczyć, więc tutaj to jest w pełni zrozumiałe. どうした? タカを探そう. No i tak powoli będzie się nakręcać ta spirala łamania zasad samurajskich. Skupione słyszenie. Wciśnij panel dotykowy, aby użyć skupionego słyszenia, co pomoże poznać pozycję pobliskich wrogów, ale spowolni twój ruch. Czyli The Last of Us. Okej. Okay. Ja wszystko wiem już. Skrytobójstwo jedno. Hart ducha zdobyty. Tutaj następny. Rapping mi się udało. Że też mnie oni nie widzieli. Okej, okay, pobawmy się przez chwilę w asasyna. Okej, okay, ten poszedł dalej, tam. Mam się nie przejmować, znaczy się... Wow! Nie, nie ten przycisk. Nie ten przycisk. Pomyliłem przyciski. Ale nic nie było słychać, więc... Więc spokojnie. Skrytobójstwo się teraz uda. Do kogo ty strzelasz jeszcze? Okej, okay, tutaj. Aha, udało jej się, dobra. No nie było to najlepsze podejście z mojej strony. Aczkolwiek próbowałem. Chciałem dobrze. Tutaj mamy co? Jakąś skrzynię. Zapasy 23. Okej. Okay. Tutaj jeszcze mamy zapasy. Czyli możemy tutaj to miejsce generalnie przeszukać i znaleźć coś fajnego.
Więc generalnie sprawdźmy sobie, co tutaj może jeszcze być. Na pewno się wespnę tam na górę. Tylko tak, zapasy tutaj. O, tutaj było ich jakoś dużo, bo aż 15. Dobra. Zobaczmy tu. No dobra, no tutaj nic nie ma. Schodzimy. I tam jeszcze jest namiot. Czyjś. Ale nie jestem pewien, czy nas tu jeszcze coś czeka. Dobra, jest mi jeden Mongoł w sumie. To chyba wszystko. Musimy otworzyć klatkę, ale najpierw skrytobójstwo. Dobra. To by było na tyle. Jeszcze mogę wejść do namiotu? Tak jest. Wow. Nie spodziewałem się tego. Miałem farta. Zapiski. Zebrano 1 z 40. Ok. Zebrane przez ciebie zasoby i przedmioty znajdują się w zakładce kolekcje. Zobaczmy. Artefakty. Zbieraj artefakty, aby dowiedzieć się więcej o Mongołach. Zebrane przez ciebie zasoby są przechowywane w twojej sakwie. Ok. Zapiski. Osobiste notatki, wiersze i wiadomości napisane przez mieszkańców Tsushimy, dokumentujące życie podczas mongolskiej okupacji. Znajdziesz je na całej wyspie, w miastach, osadach, kapliczkach, obozach Mongołów i wielu innych miejscach. Rozmowy z Hanem 1. Co zwykły mnich jak ja może osiągnąć, zapisując swe rozmowy z Kotun Hanem? Pragnę zachować jego słowa i czyny dla potomnych, aby rozwiać obawy ludu Tsushimy, krzewić wzajemne zrozumienie i powstrzymać dalszy rozlew krwi. Han bardzo chętnie toczy dyskusję i wypowiada się zaskakująco szczerze na wiele tematów. A jestem przecież tylko tłumaczem, na dodatek Japończykiem. Jest ambitniejszy niż jakikolwiek szogun. Han ma dużą wiedzę o historii i uważa siebie za ważnego gracza w obecnych wydarzeniach. Jednocześnie chętnie uczy się o naszej kulturze. Intrygujący człowiek. Okej, co my tu mamy? Strój. Biała opaska wyponono. Zniszczona zbroja wyposażono, czyli no na razie nic tutaj specjalnie nie mamy. Burzowy wiatr wyposażono. Ci, którzy ją dostrzegą, wiedzą, że zbliża się potężna burza. Ciepłe objęcia słońca. Pieśń, która ma moc zmiany pogody. Ciekawe. W sumie ciekawe. Dobra. Mongolskie artefakty. Czyli kolejny chyba... O właśnie. Mongolskie artefakty zebrano 1 z 50. Mongolskie artefakty. Mongolska kultura rozwijała się na stepach środkowej i północnej Azji. Wraz z rozwojem imperium zaczęła jednak wchłaniać idee i wyroby wielu innych narodów. Każdy wojownik, który pragnie powstrzymać najeźdźcę, powinien poznać kulturę wroga. W mongolskich fortach, obozach oraz innych miejscach na całej wyspie można znaleźć różnorodne mongolskie artefakty. Arul. Arul to jedna z podstawowych mongolskich potraw. Robi się ją z twarogu ugotowanego w świeżym mleku. Gotowy wyrób miesza się z cukrem i owocami, po czym suszy i kroi w rozmaite kształty. Okej, okay, i mamy artefakt. Tutaj zbieramy. I mamy zapasy. Tu zbieramy i mamy zapasy. Zapasy znowu. Wskazówka, podążaj za przewodnim wiatrem, ale to mnie nie interesuje, bo ja wiem już, jak to się robi. I co tu się robi. I możemy wyjść z namiotu. Okej, miało to sens, miało to bardzo dużo sensu. No to teraz chodźmy uratować więźnia, jeszcze jedno. Zanim więźnia uratujemy, popatrzmy jeszcze dookoła, czy nasz sonar tutaj coś wykryje. I zobaczmy, czy tutaj nie czekają na nas jakieś zasoby. Aczkolwiek mogę go uratować. Czy nie bardzo? No już chyba nie żyjesz. Okej. No chyba nie żyje. Wyspnijmy się tutaj. Weźmy zapasy jeszcze. I chodźmy. Jeszcze tam na górę. Tam na górę będziemy mogli jeszcze wejść i... Zobaczymy, czy tam czegoś nie ma do zebrania. No, ale chyba nie. Wróć do obszaru opowieści. No przepraszam bardzo. Patrzcie, czyli możemy... opowieść zepsuć, jeśli wyjdziemy poza obszar. Okej, czyli to chyba nie taka. Ale jakiś żywy więzień. Spotkaj się z Juną pod obozem. A chciałem nacisnąć X, żeby się przecisnąć. No dobra. Czyli obóz ukończony. Chyba.
あそこも飯に困ってきたから抜けてきたんだ。志村殿が捕まり、お助けするにも人手が足りぬ。手伝ってくれ。無理だ。だが菅笠衆に聞いてみろ。筒の氷で猛虎を襲ってるって聞いた。岸平原の近くの海岸だ。Okej, czyli tutaj nasze jakieś stronnictwo się zarysowuje powoli. Wracamy tutaj do naszej bazy chyba. Byliśmy tutaj niedaleko. Znaczy bazy. Do naszego miejsca rozpoczęcia całej historii. W tej misji. Jeszcze tam jest coś do zebrania, widzę. Więc sobie to zbierzmy. Czyli trochę spędzimy czasu szukając taki, więc no cóż, to będzie dużo trudniejsze niż się spodziewałem początkowo.壁で囲まれた村か。策もなく乗り込めば帰り道に会うだろう。友人が手を貸してくれるかもしれない。よかろう。まずはタカを救い、それから叔父上だ。ジン。タカならどんな道具だってすぐに作ってくれる。でもその後、二人で島を出たい。もうこのことならば案ずるな。叔父上が止めてくださる。とどまり、故郷のため戦え。故郷は、私とタカがいるところさ。友人はアザモの氷にいる。ツツとの境だ。そこで落ち合おう。楽じゃなかっただろう。教えに背くこと。なすべきをなしたまで。そっか。No, akcja nam się przenosi trochę. To jest w ogóle strasznie kreskówkowe.全てを失ったつもりのようだが、老いはまだ生きておるぞ。ジン、我が勢が道を塞ぎ、村々の近くには野営を敷いた。全てを掌握している。老いもじき見つかろう。酒井は一生懸命に戦うはずだ。わしもな。大事か。津島の民はどうだ。お主は父も同然。我が子を見捨てるのは辛かろう。己のしもべにはさせんぞ。Chyba teraz wrócimy do Gina w końcu. Tak jest. I mamy kolejne trofeum. Kodeks Wojownika, ukończyliśmy misję i awansowaliśmy, tak, na następny poziom. Zdobyliśmy punkt techniki. Udało ci się zdobyć punkt techniki. Wykorzystaj go, aby poznać nowe techniki, które pomogą ci w walce z Mongołami. No dobra, czyli tak, mamy parowanie bądź unik. I szczerze powiedziawszy nie wiem, co wybrać. Chyba na razie wybiorę unik. Gasi płomienie. O, to jest ciekawe. I tutaj, trzeba ukończyć opowieść, żeby opanować mityczne. I eksploracja, ale to później. Podążaj za przewodnim wiatrem do gorących źródeł. Kąp się w odżywczych wodach, aby podnieść swój maksymalny poziom zdrowia. Podążaj za przewodnim wiatrem do stajaków bambusowych. Wykonuj cięcia, aby zwiększyć swój maksymalny poziom hartu ducha.
Podążaj za przewodnim wiatrem do kapliczek Shinto, znajdziesz tam nowe talizmany. Podążaj za przewodnim wiatrem do lisich nor. Lisy zaprowadzą cię do kapliczek Inari, gdzie możesz znaleźć talizmany, które mogą zostać ulepszone i zyskać dodatkowe miejsce na talizmany. Podążaj za przewodnim wiatrem, aby odkryć przedmioty, które pozwolą ci zmienić swój wygląd. Wiatr próżności. No to tak akurat. Okej. No to odblokowaliśmy nasze drzewko. Mam nadzieję, że można każdą umiejętność tutaj odblokować. Postawy możemy odblokować. Technika opanowana, skuteczna postawa kamienia, skuteczna przeciw szermierzom. Mocne ataki zadają dodatkowe obrażenia. Okej, mamy kamień przebicie. Kamień, dobra, tym się zajmiemy po prostu następnym razem, jak będziemy mieli następne tutaj punkty techniki. Kontynuuj podróż Gina, aby opanować, czyli okej. No dobra. Dużo jest tej drogi, dużo jest różnych sposobów na rozwinięcie Gina. Jeszcze mamy tak. Krótkie ostrze wykorzystywane do skrytobójstw, puste miejsce talizman, opcje talizmanów. Brak, okej, nie mamy miejsca na talizman jeszcze. Zobacz ulepszenia. Nie mamy zasobów, nie mamy żelaza. Potrzebujemy 10 sztuk żelaza. No dobra, akcesoria jeszcze mamy. Aha, to już wiem. Zniszczona zbroja, biała opaska, mogę ją zdjąć. Wtedy tak będzie Jean wyglądał, a ja ją na razie założę. Okej. Aktualizowano dziennik. Pokonany kowal. Dziennik. Aktywne opowieści. Pokonany kowal. Opowieść senseja Ishikawy. Czyli tak. Zwerbuj senseja Ishikawę. Zwerbuj panią Masako. Uratuj kowala brata Jony i zwerbuj wspomniane kapelusze. To są nasze cele w akcie pierwszym. Chyba możliwe, że jeszcze jakieś cele dojdą. Aczkolwiek nie jestem pewien. Muszę wiatr. Tutaj ciepłe miejsce słońca. Lament burzy. Ludzie. Czyli mogę sobie wywołać słońce po prostu w każdym regalia klanu Sakajów i prawej ręki Jito, czy tam Jito. Nie jestem pewien do końca, jak się tutaj czyta. Aha, jeszcze pokonany kowal. Razem z Juną namierzyliśmy jej brata w dobrze bronionym obozie więziennym za to co Azamo. Jeśli mamy uratować Takę, potrzebujemy pomocy. Juna twierdzi, że zna kogoś, kto się do tego nada. Mamy spotkać się w jego domu, zaraz za zatoką Azamo. No dobra, no to jest to okej. Na razie tyle z tego wątku. Opowieść Sensei Ishikawy. Sensei Ishikawa nie dołączył do nas w bitwie z Mongołami na plaży w Komodzie. Jeżeli nadal żyje, jego umiejętności pomogłyby mi uratować pana Shimurę. Najpierw jednak muszę odszukać Senseja. No dobra, czyli mamy dwa cele tak naprawdę aktywne. Jeden to jest związany właśnie z taką, a druga misja jest związana z senseiem Ishikawą. Chyba będziemy dalej kontynuować wątek Taki, bo no to bez sensu będzie, jeśli poruszę jakąś inną opowieść, chociaż do senseja Ishikawy też moglibyśmy się w sumie wybrać. Jeszcze sobie zerknę, nie chcę tego, jeszcze sobie zerknę na mapkę. Tutaj mamy w sumie trochę rzeczy do znalezienia już, więc wioska rybacka Kechi. Chodźmy, zobaczmy tę odkrytą tutaj, nieodkrytą, znaczy lokalizację. 40 metrów, czyli się oddalamy. To jest tutaj. Co to właściwie jest za miejsce? I już będziemy kończyć. Lisia Nora, okej. I te lisy nas mogą zaprowadzić do kapliczki, tak? Tak, mam podążać za lisem i on mnie zaprowadzi. To chyba na tym polega. Muszę mu dotrzymać tempa. I to będzie znajdźka chyba. A przynajmniej pierwszy rodzaj znajdźki. Jesteśmy w Komodzie. Trochę mnie denerwuje ten jego zygzakowaty styl. Okej. Oj, typie. Gdzie mam iść? Okej. Nie do końca wiem, o co chodzi. Okej. I mogę się pomodlić przy kapliczce. I znalazłem moją pierwszą kapliczkę. I chyba trzeba znaleźć wszystkie do trofeum i żeby ukończyć grę na 100%, więc pomodlono się przy kapliczce Inari, odblokowano nowe miejsce na talizman. Chociaż jeszcze nie mam talizmanów, to jednak dobrze. Odblokowano miejsce
Na talizman możesz teraz założyć dodatkowy talizman. No okej. No na razie nie będę nic z tym robił, bo talizmanu nie mam jako takiego. Wejdźmy sobie jeszcze... O, szkoda, że nie rozumiem, co mówi. Na razie. Okej. Myślę, że możemy kończyć ten odcinek w takim razie. Nauczyliśmy się paru nowych mechanik, zdobyliśmy tutaj, znaleźliśmy kapliczkę, także same sukcesy mamy na koncie. Widzimy się w kolejnych odcinkach, mam nadzieję, że ten się Wam podobał. Jeśli tak było, to oczywiście wspomóżcie kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. I widzimy się w kolejnych odcinkach z Ghost of Tsushima, gdzie będziemy kontynuować chyba wątek główny póki co. Nie ma co się tutaj zagłębiać na razie w świat przedstawiony, póki na razie mało umiemy. Aczkolwiek zobaczymy. Trzymajcie się i cześć.